można mówić o podnoszeniu kwoty wolnej od podatku, tylko trzeba powiedzieć, ile to kosztuje i kto to sfinansuje. Ale oczywiście, że taki Sojusz Lewicy Demokratycznej, przygotowując projekty dotyczące tego, że mamy kwotę wolną od podatków, ale również mówiąc o tym, że będziemy chcieli rekompensat dla pokrzywdzonych w sprawie planu Balcerowicza, który w latach 90. był wprowadzony, tak naprawdę zabijając najbiedniejszych Polaków, doprowadzając do tego, że wykluczenie społeczne rosło i że rozwarstwienie społeczne rosło, dzisiaj mówimy tak, wprowadźmy podatek od transakcji finansowych, podatek Tobina. Jak pani mówi o tej zaściankowości, to właśnie o tym mówię. W wielu krajach Unii Europejskiej. Dzisiaj dobrze, szefem to ile rady... będzie kosztować podniesienie kwoty wolnej od podatku, do jakiego poziomu i ile przyniesie wprowadzenie tego nowego podatku od transakcji finansowych? Konkretne wyliczenia. No, ja nie jestem finansistą, żebym podał pani tutaj wszystkie liczby, ale jestem w stanie określić mniej więcej ramy, bo to jest najważniejsze. Ramy są takie, że my powiedzieliśmy o 6,5 tysiąca złotych i od tego rozpoczynamy proces. Docelowo to powinna być kwota, o której mówiła Magdalena Urek, czyli 20 tysięcy złotych. Oczywiście to jest proces, nie na rok, nie na kwartał, nie na rok, tylko nawet na dekadę, ale taki, który pozwala dojść do jakiegoś standardu europejskiego, gdzie najbiedniejsi będą mogli korzystać z tego, że będą mieli większą kwotę od podatku. Ile to będzie kosztowało? Ale wie pan, że kwota wolna od podatku zwiększona to jest także plus dla zamożnych Polaków, ale to jest bo dla kwota wszystkich wolna plus, podatków jest dla tylko wszystkich. Tylko ja nie chcę dzielić Polaków na lepszych i gorszych, mających więcej w czyli portfelu bogaci i mniej. Też mają zyskać, tak? Bogaci, to jest inny projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powinni zostać obłożeni podatkiem 40%, jeżeli zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. O tym też mówiliśmy, to jest jednym z programów i filarów tego programu, ale nie takich bogatych jak klienci Skoku, bo dzisiaj oni tracą na tym, że kasy niektóre bankrutują, a chociażby senator Bierecki się dorabia. Za chwileczkę o skokach powiemy, tylko muszę powiedzieć, że ten pomysł pod tytułem, że będziemy wypłacać odszkodowania osobom poszkodowanym przez profesora Balcerowicza, wydaje mi się tak idiotyczny, dlaczego? Że już nie wiem, kto u was, jaki mistrz demagogii to wymyślił. No, no dlaczego mistrz demagogii, jeżeli w polskim parlamencie powstaje projekt, w którym mamy płacić tylko ofiarom, które zostały pokrzywdzone i były w Solidarności. To dlatego, że ci ludzie siedzieli w więzieniu. To jeżeli pan nie widzi różnicy, pani to jest mi dokończyć. Przykro. To właśnie niech pani mi pozwoli dokończyć. To ja uważam, że dla jednych i dla drugich należy się takie samo traktowanie. Ja nie chcę dzielić Polaków, którzy stracili na transformacji, na lepszych i gorszych, na białych i czerwonych, tylko mówię jasno. Dla jednych i dla drugich powinny być wypłacane środki finansowe, bo dzisiaj polska krzywda i ludzie biedni nie mają twarzy PiSu, Platformy, SLD. To jest wspólna grupa, o którą się powinna klasa polityczna te troszyć. Te odszkodowania powinno wypłacać działacze byłej PZPR na czele z Leszkiem Millerem, ponieważ sytuacja gospodarcza w 1989 roku była efektem pracy między innymi takich ludzi jak Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, którzy byli w PZPR. I dzisiaj żądanie jakichś odszkodowań dla tych ludzi, tylko dlatego, że Kuroń w 1989 roku wprowadził cały system zabezpieczeń, zasiłki, wysyłał ludzi na rentę, emerytury po to, żeby ich ratować przed bezrobociem i efektami gospodarki PRL-owskiej, panie Krzysztofie. Więc ja panu bardzo polecam studiowanie historii najnowszej z lat 90. i 80. Bez chwalenia i bez takiej i z posypywaniem głowy popiołem robię to z wielką przyjemnością, bo to wykładam na uczelni u siebie. I właśnie chciałem... No to martwię się, że... No właśnie mi się pani nie martwi, bo studentów przychodzi wielu... Pan taką niekompetencją w wielu przychodzi studentów i rozmawiamy o kilku rzeczach. Po pierwsze, ale niech pani teraz mi... kryzys w 89 Pani roku. Redaktor, no pani może wszystko powiedzieć, bo pani ma tutaj większe prawa niż ja, ale ja też bym chciał coś powiedzieć. Po pierwsze, wiem o czym mówię. Po drugie, wiem, że ludzie zostali wykluczeni i wiem, że 89 rok, nic się na nim nie kończyło i nic się nie zaczynało. Mieliśmy pewną granicę myślenia o tym, jaka jest wtedy Polska. Przeszliśmy z ustroju. Dobrze, że przeszliśmy bez takiego krwawego, jak to miało miejsce na Ukrainie czy w Rumunii. Doszliśmy do myślenia o państwie, które powinno ratować gospodarkę. Ja to wszystko rozumiem. Tylko ci ludzie w 89 roku wierzyli w polskie marzenie i polską rację stanu i dobrą przyszłość dla siebie. Okazało się, że polska racja stanu to niekoniecznie równość z tym, że w Polakach obudziło się takie przeświadczenie, że będą bogaci. Niestety to się nie wydarzyło. Wielu poniżej minimum socjalnego żyło. Zostało zwolnionych. Bezrobocie wzrosło momentalnie. W ciągu 3-4 miesięcy o 2,5 miliona ludzi. Jeżeli my tego nie zauważamy i pozostawiamy tą całą grupę wykluczonych... Ja jestem za wypłatą odszkodowań, ale niech się składa Leszek Miller z Aleksandrem Kwaśniewskim. Łatwo jest uzbroić to mówienie tak. Kwaśniewski, Miller, a ten, a tamten. Ale nie, ja rozumiem, jest, że przed 89 rokiem to nikt nie żył, nikt się nie uczył, nikt nie doprowadził do sytuacji takiej, że my wszyscy mamy jakąś odpowiedzialność. Ja nie będę krytykował PRL-u. Tam żyli moi dziadkowie, tam żyli moi rodzice i jestem przekonany, że oni służyli takiemu samemu państwu, bo oni po prostu kochali Polskę.